Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z Airport SEO. Zacząłem kolejny projekt Medium Fuel Depot, aby mieć więcej paliwa dostępnego dla naszych samochodzików, które tankują samoloty. I voilà, moi drodzy, zrobiłem podwójną kontrolę, że tak powiem, bagażową. Najprawdopodobniej ona będzie rozrośnięta jeszcze bardziej. Ale to musimy, że tak powiem, tutaj podziałać z lotniskiem. Na razie martwi mnie jeden współczynnik, który jest tutaj, a więc baggage correctly destroyed, a więc to jest bardzo niski wskaźnik tego, czy słusznie, czy niesłusznie niszczymy, że tak powiem, bagaże naszych pasażerów. Okej, zrobił nam się projekt, ale to będziemy rozwijać spokojnie. No trudno, niektóre bagaże zostaną zniszczone niesłusznie, niektóre słusznie. Tutaj jest, że tak powiem, podwójna kontrola. No mam wrażenie, że to działa poprawnie, jeżeli nie, no to będziemy działać. Baggage Security Tier 2. Zrobimy to, bo być może właśnie skierujemy do prac jak największą liczbę osób. Niech sobie te bagaże tutaj jeżdżą. Musimy się zająć tą strefą, bo tutaj jest dosyć brzydko. Aircraft infrastruktura lotniskowa. Teraz tak, co my tutaj mamy dostępne? Mamy dostępne przede wszystkim większe stacje. Widzicie? I najprawdopodobniej je sobie teraz wybudujemy, bo będą nam potrzebne. Chwilowo będziemy musieli się wstrzymać ze wszystkimi operacjami względem paliwa. Będziemy musieli zniszczyć też ten płotek. No i robimy ekspansję naszego lotniska. Przede wszystkim względem organizacyjnym. Zrobimy to bardzo szybko. To zależy też od naszych konstruktorów, czy oni to zrobią szybko, czy też nie szybko. Nie za bardzo mamy na to wpływ. Teraz tak. Jeszcze te płotki. Bardzo prosiłbym o te płotki. Teraz tak. Avgas niech będzie sobie tutaj. A tu zrobimy paliwko. OK? Teraz bardzo bym prosił bardzo, bardzo szybko o wybudowanie tego w jak najszybszym możliwym czasie, bo za chwileczkę wbudowane paliwo w nasze pojazdy, znaczy to, co oni sobie pobrali, jak widzicie, się skończy. I bardzo by mi zależało na tym, żeby to już było wybudowane. Najprawdopodobniej tak się też zaraz stanie. Później będziemy mieli możliwość, że tak powiem, rozbudowywania jeszcze bardziej, a więc dostawianie zbiorników dodatkowych. Tutaj mamy specjalne miejsce na to, a więc nie widzę problemu. Kolejna rzecz, którą dodałem pomiędzy odcinkami, to jest te patrole, o których wam mówiłem. Zobaczcie, teraz samochodzik policyjny, nie wiem, gdzie on jest, ten samochodzik policyjny, szukam go wzrokiem, mam nadzieję, że go znajdę. Poczekaj ta chwileczkę. O właśnie, jedzie samochodzik policyjny, nie? I on jeździ sobie trasą, którą mu wyznaczyłem. Jeździ tutaj, wszystko sprawdza. To wszystko jest po to, żeby była większa ochrona na naszym lotnisku. Tak samo jest, moi drodzy, tutaj, a więc sobie chodzi strażnik i po prostu sprawdza, czy wszystko na lotnisku jest w porządku, czy też nie. Cieszy mnie to, bardzo fajnie. Czego mamy za mało? Ramp agent. Mamy niestety za mało ramp agentów, więc musimy przeciwdziałać wszelkim brakom na naszym lotnisku i zatrudniamy osoby kompetentne ku temu, aby na naszym lotnisku pracować. Też się tak zastanowiłem, że moglibyśmy to, co możemy, wyszkolić naszą kadrę. Mamy pieniędzy dosyć dużo, mamy 1 903 000, bo niestety musiałem wybudować te dwa ogromne zbiorniki, które tam się pojawiały, więc tutaj wypadałoby zainwestować w takie rzeczy, żeby później nie musieć w to inwestować. Halo, ale ja bym cię nie chciał zwolnić, ja bym wręcz przeciwnie, ja chcę cię szkolić, my friend. Dobrze, tutaj ciebie też wyszkolimy, ty jesteś bardzo słaba, więc również. Okej, ramp agent, dobrze, jeszcze was muszę wyszkolić. Dajcie mi chwileczkę, muszę to zrobić, bo takie rzeczy wymagają zainteresowania, żeby nasi pracownicy również zwiększali swoje umiejętności. Janitor,
tych janitorów mamy chyba, mam wrażenie, troszeczkę za mało, więc jeszcze dwóch można by było zatrudnić, gdzie są janitorzy. Tutaj i tutaj, dziękuję bardzo. Ramp agent, jeszcze tutaj, żeby była nadwyżka, tych sobie skasujemy. I trenujemy dalej. Executives. Was też możemy wytrenować, tylko trenowanie was jest zdecydowanie bardzo drogie. No trudno, trzeba koszta ponieść. Skoro nie ma się cierpliwości, no to trzeba ponosić koszta. Administratorzy będą pracować lepiej, jeżeli będą mieli wyższy współczynnik. Druga strona odpowiada również. I chyba wszystkich sobie wyszkoliliśmy, tak? Nie widzę tutaj, żeby były jeszcze jakieś... A, jeszcze was mogę, bo was zatrudniłem przed momentem i ciebie również. Dobra, i teraz oni zdecydowanie będą lepiej działać. Czy tutaj już się uzupełniło paliwko? Uzupełniło się paliwko. Teraz mamy go zdecydowanie więcej. Dlaczego to jest dobre? Z bardzo, bardzo prostego powodu, bo rzadziej będziemy musieli uzupełniać ten zbiornik. W związku z tym będziemy mogli również dłużej, że tak powiem, generować zyski, a nie straty. No bo chyba tak ta ekonomia jest tutaj ułożona. Naprawmy sobie stanowiska. Przepraszam, że robię to na odcinku, powinienem poza odcinkiem, ale zapominam zawsze, więc jak najbardziej trzeba tutaj kliknąć repair, podobnie na naszym pasie. A nasz pas jest już naprawiany automatycznie przez naszych executives. Czekajcie, którzy to robią? Enable auto repair of structures. A, poczekaj ta chwila. Upkeep construction. Zróbmy to w ten sposób. Zrobił nam się baggage tier, security tier drugi i moglibyśmy od razu robić tier trzeci. Scanning station. Jeszcze nie. Co byśmy mogli tutaj zacząć? Structural engineering. Franchise Cafe. Moglibyśmy to zrobić. Wystartowalibyśmy na przykład z jakąś kawiarnią dla ludzi. Czemu by czegoś takiego nie zrobić? Super. Potrzebowałbym... Czy tu możemy maksymalnie 5? Chyba maksymalnie 5 osób możemy tutaj przeszkolić. Dobra. Przede wszystkim działa ta strefa, więc to mnie cieszy. Rozdzielane są bagaże na to i na to. Tutaj moglibyśmy pomyśleć nad czymś ładnym, czyli na przykład nad szybą, żeby ludzie, którzy tutaj przychodzą, mieli nie tylko smutny widok na taśmę, która tutaj chodzi i rozdaje bagaże, ale również na przykład na samoloty, które tutaj przylatują. Czemu by nie? Moglibyśmy również tutaj czymś to ozdobić, bo ja jestem dosyć... Zróbmy to w ten sposób, żeby oni mieli tutaj wejście. Halo, halo. Ciebie tu, ciebie tu, ciebie tu. I to samo byśmy zrobili tu. Będzie miejsce? Będzie miejsce. I będzie ładnie, milusio, fantastycznie, bez żadnego stresu, z ładnymi miejscami. Tak samo moglibyśmy postawić w niektórych miejscach śmietniki, na przykład przy wyjściu, na przykład tutaj, na przykład tu i tu, a także tu i tu. W sumie szybę moglibyśmy postawić również tutaj. Czemu by nie? I tak samo tu i jeszcze może mniejszą tu. Koło symetrii to no nie leżało, ale to nie miejcie do mnie pretensji. Co tutaj się stało? Tutaj nie ma chodnika? Dlaczego tutaj nie ma sidewalka? Gdzie jest chodnik? Przepraszam Państwa bardzo. Słuchajcie, chodnik mi się rozwalił. Dobrze, parkingi są zapchane jak kop za górala. I to jest pewien problem, może nie problem, dobra, poradzą sobie, ale zobaczcie, ile tutaj jest samochodów i w ogóle możemy patrzeć, skąd te samochody, dokąd i tak dalej, i tak dalej. To mi się podoba, bardzo fajnie to wygląda. Tu moglibyśmy postawić jeszcze też śmietniki, żeby ludzie, jak coś żrą przy lotnisku, to mogli od razu wrzucać tutaj odpadki. Postawmy je tu, 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 tu i tu. I także tu. Okej? Okay? Okej. Okay. Na górze również by się coś takiego przydało, na przykład przy łazience. W ogóle na przykład tutaj.
i tutaj, bo w łazience również mogą ludzie syf zostawić. Co jest bardzo ważne, odblokowaliśmy Restaurants and Cafe. I bardzo mnie to, bardzo mnie to cieszy, bo teraz możemy się pobawić na przykład w restaurację, która będzie tutaj. Tutaj są, tu są stanowiska dla kasjerów. Inside, must be placed inside food room. To jest food room, nie? Zróbmy taki food room. Niech będzie na przykład. I zróbmy tutaj na przykład, co to jest? Tutaj mogą oni płacić za swoje produkty. Zróbmy te mniejsze kasy. Jak to wygląda? Chyba to tak wygląda. Ale moglibyśmy zrobić też te większe. Czemu nie? Zróbmy to na dwóch końcach. OK. I co tutaj jest? Food counter. O, a to jest szafka, tak? Co to jest? An empty countertop of frame of cafe or bar area with display fridge, czyli lodówki z żarciem. Ustawmy te lodówki na przykład tu, 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 tu i tu, a także tu, 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 tu i tu. OK. Coffee machine. Stawmy kawiarkę tutaj i tutaj, także tutaj i tutaj. Nie wiem, czy nie będzie za mało miejsca tutaj, no ale okej, okay, no powiedzmy, że nie będzie z tym problemu. Zaczynają to budować, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Teraz musimy podpisać kontrakt z firmą, która będzie obsługiwała tego rodzaju produkty. I bardzo mi pasowałoby Hilltop Cafe. To jest na jedynce w sumie. Swift Veg. No nie wiem, wege żarcie. Dobra, niech będzie Swift Veg. W sumie można to zaraz otwierać. Coffee bar, tu są dwie kasy. I to chyba wszystko zacznie funkcjonować, moi drodzy. Tak? Tak, zaczyna funkcjonować. Przyszli już pracownicy tej firmy i tutaj za chwileczkę ludzie będą mogli przyjść i na przykład kupić coś do jedzenia. Pytanie, czy przyjdą i kupią coś do jedzenia? To jest bardzo dobra kwestia. Najwyżej będzie nierentowny ten sklep. O, przychodzą chyba, zobaczcie. Tak. I mamy pierwsze 3 sprzedaże w tym sklepie. No zobaczymy, czy będzie rentowny. To jest bardzo dobre pytanie. Kolejny moglibyśmy zrobić tutaj. I teraz się zastanawiam, o Jezus Maria, halo, halo, wiecie co, ja zauważyłem dopiero teraz, że tutaj są problemy ze strefami, bo ja nie wiem dlaczego, ale tutaj były ściany bodajże i musimy zrobić to w ten sposób, kurwa, food room, tutaj byśmy zrobili na przykład 2 food roomy, tutaj byśmy zrobili 12 na 7, tutaj byśmy zrobili 12 na 7, i tutaj, ile tu jest przerwy? 4. Raz, 2, 3, 4 i 12 na 7. I tutaj byłoby coś takiego, na przykład oddzielone ścianą. Tutaj mogłaby być ściana. I tu też mogłaby być ściana. Tu też i tu też i tu również. I tu również. I zróbmy to w ten sposób. Okej. Okay. Czego brakuje nam? Znowu nam brakuje ramp agentów. Boże święty, ile ich trzeba? No tak, ale lotnisko się rozwija, więc nie dziwota, że tych pracowników jest potrzeba bardzo dużo. Najważniejsze, że pas jest, że tak powiem, cały czas naprawiany. Fajnie by było, jakby stanowiska również były naprawiane, choć widzę, że z tym może być jakiś mały problem. Okej. Okay. Proszę przestać trąbić, halo. Zróbmy to w ten sposób. Ta strefa będzie, że tak powiem, pusta. Okej. Okay. I teraz musimy pozatrudniać różne różniaste firmy. O Boże, będzie można tu kupić piwo. Tak, bo ludzie sobie przyjdą i będą mogli na przykład już się poczuć swobodnie w tej strefie.
I kupić sobie browarka. A czemu nie? Znam ludzi, którzy bez browarka do samolotu nie wsiadną. Beer trap. Zróbmy tego beer trapa na przykład tu i tu. Tutaj zróbmy jakieś przekąski. Tu i tu. Na przykład tu i tu. A także tu i tu. A także tu i tu. Teraz ten layout moglibyśmy skopiować. Ty nie, ty tak. Layout moglibyśmy skopiować. Również ciebie tutaj. Okej. Tutaj skopiujemy tylko kasy. Kasy będą tu i kasy będą tu. Elegancko. Zastanawiam się, czy tutaj zabudowywać. Zastanawiam się nad strefą, która tutaj mogła być. No kibla tutaj nie zrobię. Naprawdę ramp agentów cały czas brakuje. My friend. Jeszcze dwóch. I teraz tak. Tutaj jeszcze bardzo by wypadało zrobić coś innego niż tylko żarło. Food counter, powiedzmy. Nie wiem, co to jest ten food counter. Our empty counter top to the frame of coffee bar area with. Aha. Sandwich, snacks, sandwiches. Na przykład. Fajne. Usuńmy to stąd i na przykład zróbmy... Brakuje nam trochę miejsca, nie? Niech to będzie w ten sposób. Okej. I tutaj również będzie kawka. Coffee machine bar, coś tam, coś tam. Tutaj musi być ta strefa. I musi być, nie, czy musi być tutaj czerwona strefa? Sprawdźmy. Tak, musi być tutaj czerwona strefa. To jest chyba półka, no tak to mi się widzi. Jak to mówi się po kaszubsku wyzdrzy. To jest kasa, więc nie o to nam chodziło. To i to. Teraz sobie to skopiujemy. Dziękuję bardzo. I zrobimy to tu. A ciebie... Czy można to usunąć? Oni tutaj nie będą mieli jak wejść. Teraz już skumałem się. Zróbmy to w ten sposób. Halo. Okej. I ciebie też usuńmy. No takie upośledzone będą te pomieszczenia. Food counter. To w ten sposób. A to usuńmy. Bardzo będzie potrzebna również czerwona strefa tutaj i tutaj. Ok, teraz możemy tutaj zacząć zatrudniać. A ty nie jesteś w tej niebieskiej strefie? A dlaczego ty nie jesteś w tej niebieskiej strefie? Przecież ja cię tu wyznaczałem. A room can't cross different zones. O. A co tu jest za strefa? Pracownicza? A coś mi tutaj nie pasi. To najwyżej to wszystko tutaj usuniemy i będą dwa sklepy, choć fajnie by było, jakby były trzy. Jaką ty masz tu strefę? Okej, ty masz tutaj strefę dziwną. Bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. Drażnić mnie to zaczyna. No ale dobra, to w takim razie ty won i tę ścianę won. I będzie fajnie. Będą dwa, a później coś wymyślimy. Tutaj będzie kawka. O Jezu, z tą kawką. Tutaj nie będzie to pasować. Usuń mi to. Usuń. To też mi usuń. I to też mi usuń. Okej.
podpiszmy tutaj kontrakt na przykład z Belbir. Super. A tutaj podpiszmy kontrakt z Hilltop Cafe. Ok? Tylko kafe to tak by wypadało mieć tutaj jakąś kawę na przykład. I w sumie po co są mi dwie kasy? Nie mam zielonego pojęcia. Wykasujmy po jednej kasie. Tak. I tutaj zrobimy kawki. Coffee machine. Powiedzmy, że to będzie w ten sposób. I powiedzmy, że to będzie w ten sposób. Teraz tak, musimy tu naprawić strefę. O, here you are and here you are. Tutaj również musimy naprawić strefę. Teraz powinni przyjść już pracownicy i otworzyć ten biznes. Teraz pytanie, czy ludzie będą tutaj po prostu przychodzić. Jeżeli tak, będę bardzo zadowolony. Ktoś przyszedł, ktoś coś kupił. Zaraz wybudują kawiarki. Kolejki się będą zaczną się robić. Czy tutaj przychodzą ludzie? Ktoś tutaj przychodzi nawet. A czemu nie? Wiecie, jaki tu jest problem? Problem jest tego typu, że tutaj mało ludzi może zaglądać, bo tutaj nie ma tej windy, nie? Znaczy winda jest tutaj, ale powinna być również tak jak tutaj w tym miejscu. Ale nie możemy jej zrobić w ten sposób, jaki ja bym chciał. Musiałbym tutaj po prostu rozwinąć bardzo mocno terminal. Ale nad tym będę myślał, bo... zobaczcie, 20, 35, 7 nad 120. Ktoś coś tutaj kupuje, bardzo mnie to cieszy. Tutaj kawkę można kupić. Elegancko. Niech sobie te firmy tutaj działają, zarabiają dzielnie pieniążki. Niestety stanowiska się same nie naprawiają. Pas się naprawia dalej sam? No, mam nadzieję. Teraz tak. Zobaczmy, jak podskoczył nam ten... Zaraz mnie wykończy to. Jeszcze niestety sami nieumiejętni pracownicy. Ty jesteś umiejętna. I wypadałoby, jakby zaczęła pracę. Teraz tak. Tutaj mamy nieco... O Boże. Janitor, where are you, my friend? This is vomit very much. O Jezus, jeszcze go skancelowałem. Ja pierdzielę, ja jestem nieumiejętny też, jak ci janitorzy. Tej janitor powinien posprzątać, już posprzątał. Uff, jakie szczęście, bo żygowiny były na całym lotnisku. Teraz tak, zastanawiam się, czy czasem tutaj nie byłoby fajnie umieścić jakiejś szybki. Na przykład w ten sposób. I na przykład w ten sposób. Tu już są szybki. Mhm. A czemu nie? Tutaj nie za bardzo do kibla by była szyba dobra. Bo po co? Tutaj szybka. Tutaj szybka. Tutaj również. I tutaj na pracowników, którzy sobie pracują w informacji pasażerskiej. To również są duże plusy. Dobra. Co my tutaj dostaliśmy, jeżeli chodzi o bagażówkę? Baggage destroyer, ok. Organics, guns, explosive, drugs and money. I to są... I to jest właśnie pewien problem, bo to jest ogromny, gigantyczny system, który będzie trzeba rozbudować. System bezpieczeństwa. O! Zobaczcie, jakie to będzie musiało być ogromne. Pokażcie mi ten współczynnik. Och, niszczymy to w sposób zły. Bo wiecie, najprawdopodobniej w przyszłości będzie, że tak powiem, drugi taki system z drugą pulą pracowników, którzy będą rozdzielać bagaże. Lotnisko się będzie rozrastało, co logiczne, będziemy potrzebowali większej liczby tych stanowisk. Najprawdopodobniej zakończy się na dwóch, ale to też jest dobre pytanie, będę musiał to cierpliwie rozplanować tutaj. Naprawmy stanowiska, bo zaraz, jeżeli stanowiska nam staną, no to nie będzie miło. Tutaj cały czas General Aviation sobie jakoś radzi i jakoś lata, choć jest ich zdecydowanie mało, nie ma ich dużo. Naprawmy te stanowiska dla nich, tu jest wszystko. Teraz również pojawia się coś takiego,
jak. Tylko pytanie, gdzie to jest? Aircraft Infrastructure. Service Vehicle. Vehicle Depot. Czy ja tego badania nie zrobiłem? Pokaż mi badania. To już zrobiliśmy. Nie, jeszcze tego nie zrobiliśmy. Teraz to zaczniemy robić. To będzie nam niezwykle potrzebne. Group 1, Group 2 i Group 3. Super! Super, będziemy musieli to rozbudować wszystko. Tu mamy wszystko ogarnięte. Ale General Aviation. Aha, General Aviation sobie jest i jakoś tam funkcjonuje, ale to są ostatnie podrygi General Aviation. Znaczy, jeszcze podziała to General Aviation, a najprawdopodobniej zrobię dla nich jakiś osobny port lotniczy, chyba, nie wiem, tych parcel jest tutaj dosyć dużo, więc czemu by nie zrobić tego lotniska gigantycznego? Na razie funkcjonuje ono nawet zacnie, moi drodzy. Nie mam tutaj do siebie żadnych zarzutów względem tego, jak zorganizowałem ten port lotniczy, bo no, można lepiej, zawsze można lepiej, ale bawię się bardzo, bardzo fajnie. Przecież chodzi o zabawę, nie? Tutaj musimy dorobić jeszcze krawężników. I w związku z tym, że w ostatnim odcinku tego nie zrobiłem, nie denerwujcie mnie z tymi rampagentami, poproszę was bardzo serdecznie. Rampagent. Hire. Reject. Dziękuję serdecznie. Tylko, że w ostatnim odcinku infrastructure. Delivery, sorry, bus stop, bus shelters. Co tutaj się dodało? Crosswalk, medium crosswalk. One-way road, one-way ticket. O, tu się dodało. Service car stop i airside shuttle bus stop. No i to jest dosyć takie, będzie uciążliwe. Będziemy musieli to ogarnąć. Do każdego stanowiska. Będę musiał to zobaczyć gdzieś na YouTubie, jak to się robi, albo sam to zbadam. Bo teraz, tutaj musiałyby być, że tak powiem, parkingi dla autobusów. Parkingi dla autobusów i teraz pytanie, czy na przykład, okej, wybudujmy jeden z tych parkingów. Ja tylko dla próby go wybuduję, zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. I z drugiej strony sobie też myślę, cholera. Jeżeli my mamy tutaj praktycznie zautomatyzowany system check-inu, czy tam baggage dropu i tak dalej, to czemu by nie zrobić tego też tutaj, czyli bramek dla pasażerów, którzy mogliby po prostu wyjść i niepotrzebni byliby nam ci pracownicy, którzy tutaj tylko generują koszta. Do rozważenia, do ogarnięcia. Jak tutaj wyglądamy? Okej, na żółto, nie jest dobrze. Czekam na ten stanowisko dla autobusów, bo ono mi odpowie na wiele istotnych pytań. Bo tutaj w operacjach również... Co tu jest? Właśnie, jest kilka systemów, które... Dobra. O Jezus, ile jest roboty jeszcze? Oj, masakra. Zróbcie to stanowisko. I teraz tak, set vehicle access right. Okej, okay. Czyli z której strony? Czy teraz connect air shuttle bus? Teraz na przykład cannot connect an air shuttle bus, stop while handling a flight. Jest jakieś wolne stanowisko. Dziękuję. Reconnect baggage. Tutaj nie możemy podłączyć. Aha, a mnie to. Kurde, Kroksiu. Chodziło o... Dobra, podłącz to tutaj. Podłącz to tutaj. Aha, czyli jedno stanowisko do jednego parkingu. Czyli tutaj niestety musiałaby powstać kolejna część terminala. Jak tych ludzi ja bym tutaj wprowadził, bo chciałbym obsłużyć też te stanowiska, które tutaj są. Oj, będzie organizacji, no ale to w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że wam się ten podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję.
A na przyszłość wyłączcie Altbloka, żeby Kroksiarz zarobił jakieś dwa grosze na swojej pasji, którą jest YouTube. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Cześć.